Możesz się zrehabilitować inaczej. Przynieś stare komiksy Marvela. Do zobaczenia. Ania, dziękuję Ci bardzo, że nie kazałaś mi niczym Kapitan Ameryka się tu przebrać na wywiad. Było blisko, ale widzę, że komiksy mi przyniosłeś. Moc była ze mną, koledzy również. Mam komiksy. No to 1-0 dla mnie. Ale zostawmy komiksy i zostawmy science fiction, chociaż wiem, że to jest Twoje hobby. Opowiedz mi, co jest pasjonującego w platformach cyfrowych, bo tym się zajmujesz. Ja generalnie lubię ich całokształt. Dla mnie istotne są takie cechy jak skalowalność. Tego typu rozwiązania są oparte o technologię chmurową. Technologia ta sprawia, że pojemność tych systemów zwiększa się z rosnącą ilością użytkowników czy ilością przetwarzanych danych. Kolejnym elementem na pewno jest wykorzystanie mikroserwisów API, co pozwala w prosty sposób integrować i rozwijać tego typu systemy. Do tego dochodzi elastyczność. Prosto w sposób konfiguracyjny lub przez development jesteśmy w stanie dostosować takie rozwiązania do potrzeby rynku, konkretnej usługi czy oferty. Brzmi to bardzo fachowo i dla mnie jako laika jest to kompletny kosmos, ale wiem, że w naszej firmie taką pierwszą z prawdziwego zdarzenia platformą cyfrową, którą się możemy absolutnie chwalić, była platforma, na której stoi Orange Flex. Ty byłaś jedną z tych osób, która współuczestniczyła w jej tworzeniu. Opowiedz mi o tych doświadczeniach i czy ta platforma użyta do Flexa będzie używana, czy jest już używana także do innych usług, które mamy? Zgadza się. Miałam tą przyjemność lidować wdrożenie systemu Matrix. To jest nasz system do online-owych rozliczeń. Zresztą wzięty z Doliny Krzemowej, jak większość rozwiązań, które wykorzystujemy w DOP-ie, bo korzystamy też z rozwiązań Velocity Salesforce czy Smury GCP. Jak wyglądała ta współpraca? Na pewno inaczej niż pokazywało moje dotychczasowe już kilkunastoletnie doświadczenie. Pomoc dostawcy bardziej polegała na mentoringu, tak, wspieraniu nas we wdrożeniu i rozwoju tej platformy. Aktualnie mamy swój własny orange'owy zespół super ekspertów, którzy zgłębili wiedzę na temat tego rozwiązania i samodzielnie rozwijają, utrzymują. A powiedz mi, to przyspiesza bardzo mocno, nie wiem, wprowadzanie naszych produktów na rynek? One są bardziej elastyczne, bardziej dostosowane do aktualnych potrzeb, możemy je zmieniać. Na czym to polega? Zdecydowanie tu do tego rozwiązania, jeśli dodamy właściwą kulturę pracy opartą o tak zwane CICD, Continuous Integration, Continuous Delivery, czyli ciągła integracja, ciągłe wdrożenie. Jeżeli umiejętnie używamy tej metodyki, a uważam, że my to potrafimy, to jesteśmy w stanie często, ale bezpiecznie wdrażać nowy kod na produkcję, dzięki czemu szybko dowozimy nową wartość na rynek. Słyszałem anegdotę, że kiedyś przyszła prośba, a może oczekiwanie z 5. piętra, żeby uruchomić jakąś usługę w 2 dni. Zapomniano o Was wcześniej, ale dostaliście zadanie. Udało się? Podjęliśmy to wyzwanie, ale w taki nasz indywidualny, digitalowy sposób. Razem z biznesem przeprowadziliśmy workshop, na którym ustaliliśmy, jakiego typu funkcjonalności jesteśmy w stanie szybko dostarczyć naszym klientom, szczególnie w tak trudnym czasie, a to były czasy COVID-u. I iteracyjnie, bo tak pracujemy, punkt po punkcie realizowaliśmy ten nasz plan, zresztą z bardzo pozytywnym feedbackiem z rynku. Ale to jest dla mnie zdumiewająca zmiana, bo ja jestem troszeczkę starszy i pamiętam starsze czasy, że czasami nasze usługi wprowadzaliśmy nie 2 dni, a 2 lata. Tak, to jest tak zwany typowy waterfall, działanie w release'ach, gdzie pierwszą wartość jesteśmy w stanie poczuć dopiero po pół roku. U nas tak nie jest. My działamy zgodnie z zasadą MVP, Minimum Value Proposition, czyli określamy tą minimalną wartość, jaką chcemy dostarczyć klientowi i staramy się ją dostarczyć jak najszybciej. Ona nie musi być idealna. Działamy inkrementacyjnie, więc w kolejnych dniach, tygodniach czy miesiącach jesteśmy w stanie ją udoskonalać, ale udoskonalamy ją bazując na feedbacku z rynku, czyli dostarczamy to, czego naprawdę klienci i rynek potrzebują, a nie nawet to, co nam się wydaje. Nawet w 2 dni. Generalnie nawet w dobę, bo jesteśmy w stanie w ciągu jednego dnia kilkakrotnie nawet wrzucać nowy kod na produkcję. Ale takie rzeczy tylko we Flexie, czy takie rzeczy także w innych usługach? Nie tylko we Flexie, bo DOP, czyli nasza platforma cyfrowa, to już nie tylko digitalowy Flex, ale też digitalowe New FTTH, gdzie świat digitalowy spotyka się ze światem fizycznym i gdzie mieliśmy też przyjemność wdrożyć system wspierający sprzedaż aktywną.
To ja podrążę inny temat, bo też legendarne jest to, że marketing to ma ciężko z wami, z ludźmi, którzy uruchamiają usługi, i z drugiej strony ci ludzie z techniki, z tak jak ty z platform cyfrowych mówią, że ten marketing znowu wymyśla, musimy to implementować. Ile jest w tym anegdot, bajki, a ile jest rzeczywiście problemów, które musicie po prostu na co dzień rozwiązywać? To nie jest tak, że jest cukierkowo, bywają trudne rozmowy, ale nie ukrywam, że odkąd jestem właśnie w DOP-ie, te rozmowy są dużo prostsze. To jest platforma nowoczesna, zwinna, ona mocno wspiera ownership produktu. Biznes nie musi definiować roadmapy na cały rok i jest w stanie ją elastycznie formować do potrzeb właśnie rynku, do potrzeb klientów, i ta współpraca jest naprawdę dużo prostsza. Nie musisz tak często mówić nie, co najwyżej mówisz, zrobię to za kilka dni lub w następnym miesiącu, bo pracujemy iteracyjnie. To zawsze było takie legendarne, nie, nie da się, nie można. Teraz jest nie na MVP, na post MVP. Ale nie, że nie da się. Dziękuję, Aniu, za pokazanie nam świata platform cyfrowych. Dziękuję za zaproszenie. A teraz pokaż mi, co tam masz. Same mam białe kluki. Zobacz. Ten X-Men szczególnie cię widzę zainteresował. Tak, bo to taka moja ulubiona seria, ale generalnie to powinieneś wszystko znać. To twoje dzieciństwo. Dzieciństwo? Nie, ja to jestem z epoki Kapitana Żbika. To tak troszeczkę po II wojnie światowej, jak no, rozumiem. No, chyba troszeczkę tak. Dobra, dawno dobra. Dawno to było. Ale pokazuj tutaj, co jest, a nie nabijaj się z rzecznika.